Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło powitać Państwa na kolejnym wykładzie naszego seminarium interdyscyplinarnego. Dzisiaj wykładowcą będzie pani profesor Joanna Rymaszewska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Mam tu jej życiorys wydrukowany. Może nie będę tego odczytywał, po prostu powiem, że to, czym się zajmuje, na pewno stanie się dla nas bardziej jasne po jej wykładzie. Z tytułu wynika, że chodzi o psychiatrię, chodzi o mózg. O mózgu to może za chwilę coś jeszcze powiem. W każdym razie jej osiągnięcia są na pewno bardzo spektakularne. Dla mnie na przykład było rzeczą bardzo spektakularną, kiedy dowiedziałem się, jak wielu doktorantów już pani profesor wypromowała, a jeszcze ma w tej chwili 9 na tapecie, także no, naprawdę tylko pogratulować. Natomiast co do samej tematyki, tematyka może wyglądać rzeczywiście egzotyczna dla osób z Politechniki Wrocławskiej, ale to jest seminarium interdyscyplinarne. Chcemy się dowiedzieć czegoś o innych dyscyplinach, ale chcemy również dowiedzieć się czegoś o tym, w jaki sposób te dyscypliny na siebie wzajemnie zachodzą. I tu właśnie tak z mojej własnej historii mózg. Proszę Państwa, kiedyś pracowałem w pobliżu pewnego genialnego fizyka od fizyki światłowodów, profesora Alana Snydera. To było na Australijskim Uniwersytecie Narodowym. Otóż profesor był rzeczywiście ojcem, można powiedzieć, teorii światłowodów. Był autorem najbardziej popularnej książki na ten temat, można powiedzieć, Biblii światłowodów z profesorem Lawem, ale był tak genialny, że w pewnym momencie stwierdził, że to mu nie wystarcza. Postanowił zająć się badaniem mózgu. No najlepiej swojego własnego mózgu jako geniusz. Ale stwierdził również, że bardzo ciekawe jest badanie mózgów dzieci autystycznych, bo dzieci autystyczne pod pewnymi względami czasem przewyższają te normalne średnie dzieci. No i właśnie, jak to zrobić? Więc on wpadł na taki świetny pomysł, żeby właśnie połączyć fizykę z medycyną, z może psychologią, psychiatrią. Mianowicie wezwał ochotników, aby się zgłosili, że będą traktowani silnym polem magnetycznym, bo ponoć można wtedy sprawdzić mózg właśnie do sytuacji podobnej jak w przypadku tych dzieci autystycznych. Na szczęście nikt się nie zgłosił. Także pewnie usłyszymy dzisiaj troszkę bardziej, no można powiedzieć, poważne informacje na temat, w jaki sposób mózg można stymulować, w ogóle jak działa. Także nie mówiąc już nic więcej, poproszę panią profesor o przejęcie pałeczki. Dzień dobry Państwu. No ta anegdota absolutnie nie pasuje do mojej osoby, bo mówiła o wielkim człowieku. Natomiast bardzo się cieszę, że Pan Profesor wspomniał o doktorantach, bo rzeczywiście 17 udało mi się wypromować, ale to nie znaczy, że ja ich wypromowałam. Po prostu miałam szczęście i przyjemność pracy z młodymi ludźmi, którzy sami mieli tyle napędu i tyle energii, że tak się wydarzyło i z tego powstało wiele ciekawych prac naukowych. Bardzo dziękuję całemu gremium władz Politechniki za zaproszenie, ale przede wszystkim dziękuję Państwu, że przyszliście. Jest mi niezmiernie miło. Bałam się, że ta sala nie będzie wypełniona i bałam się, że będzie wypełniona. I się okazało to prawdą. Dlaczego zaproponowałam taki temat i w ogóle czemu tym się zajmuję? Bo wydaje mi się, że mózg jest takim fascynującym organem, do tej pory nierozpoznanym i niepoznanym do końca, a jego funkcjonowaniem, jego wytworem, jego funkcjonowania, jego pracy to jest nasz umysł, ale w tym umyśle to są przecież i nasze emocje, nasze myśli, nasze wspomnienia, nasze życie, generuje się nasze zachowanie i nasze relacje, więc fascynujący obszar. I myślę, że bardzo wiele jest i więcej przed nami niż za nami. W związku z tym ten temat, który wydaje mi się bardzo ważny, a oczywiście zakłócenia pracy tego
tego niesamowitego komputera, którym jest mózg, to nie tylko Umysł w ogniu, fantastyczna książka, polecam, na temat choroby afektywnej dwubiegunowej, ale również inne zaburzenia psychopatologiczne, które, no właśnie pokażę Państwu, nie jest łatwo leczyć. O czym chciałam dzisiaj z Państwem porozmawiać? Chciałam porozmawiać o przyrodzie, chciałam porozmawiać o literaturze, o jednym manifestie, o depresji, bo nie da się powiedzieć o wszystkich zaburzeniach psychicznych w ciągu niespełna godziny, o neuronauce, czyli neuroscience, która mnie fascynuje od jakiegoś czasu i dzięki właśnie współpracownikom, osobom, które są mi bliskie zawodowo, możemy się razem tym zająć, bo samemu oczywiście niewiele można dobrego uczynić. O terapii, która ma swoje wielkie ograniczenia niestety, ale tak naprawdę porozmawiamy o nich, o pacjentach. Myślę, że o Was, o mnie, o każdym z nas, który na jakimś etapie życia ma różne zakłócenia tego fascynującego organu. Czy ktoś zna, no bo zaczynam od literatury, czy ktoś zna może tą panią? Czy ktoś kojarzy? We wspomnieniach z liceum. Podpowiem, że z języka polskiego. To jest poetka Emily Dickinson. I zobaczcie, co napisała bardzo dawno temu o mózgu. Przepiękny wiersz, który tak naprawdę mówi bardzo wiele i mógłby teraz posłużyć i służy właśnie jako motto dzisiejszego mojego spotkania z Państwem. A czy znacie tego pana? Proszę? Blisko! Freud, świetnie, świetnie. No, że Hemingway powiem nieźle. Może z chorobą afektywną dwubiegunową się pani skojarzyło, ale też miał brodę, faktycznie. Dobrze, to jest pan Freud, który napisał, wiecie czym się zajmował, tak? Psychoanaliza, psychologia, wspomnienia nieodkryte, nieujawnione, podświadomość. Napisał bardzo ważną rzecz. I ograniczały go tylko brak narzędzi, instrumentów, które my teraz już mamy, a przynajmniej częściowo, bo wciąż są niedoskonałe. Że możemy, powiedział pan Freud właśnie, że możemy przyjąć, że wszystkie nasze prowizoryczne idee o psychologii będą się kiedyś zapewne opierać na podstrukturach organicznych, czyli będziemy w stanie je wyjaśnić dzięki osiągnięciom fizyki, chemii, biologii i właśnie neuronauce. A to jest kozetka, którą można zobaczyć w Muzeum Freuda w Wiedniu. Polecam, bardzo piękne, piękne wnętrze. Teraz będzie o przyrodzie. Tak sobie wyobrażałam, jak można zilustrować to, czym się zajmujemy w psychiatrii, w psychologii klinicznej, czyli zaburzeniami psychicznymi. I można sobie wyobrazić, że próbujemy przejść przez jakiś tajemniczy, gęsty las, w którym nie ma ścieżek, nie ma wskazówek, nie do końca wiemy, jak z tego wybrnąć. Ale czasami przeżywamy fascynację razem ze swoimi pacjentami bądź sami, więc można by zilustrować to takim pięknym zdjęciem, które troszeczkę pokazuje iluzji, którą możemy zaobserwować przez nasz mózg. Czasami widzimy zakłócenia tej harmonii. Niesamowite zdjęcie. Zdjęcie, które pokazuje, że no można żyć inaczej. Nie zawsze prosto, ale sobie świetnie radzić. Przepiękny las. Natomiast wygląda na to, że teraz, przynajmniej w mojej opinii, jak tak czytam coraz więcej bardzo ciekawych publikacji i słucham na YouTubie świetnych wypowiedzi bardzo znanych autorytetów z zakresu neuroscience, wygląda na to, że jesteśmy świadkami takiego przełomu, kiedy zaczynamy widzieć różne ścieżki, one są oczywiście kręte, zawiłe, ale gdzieś rozjaśniają się, gdzieś się pojawiają ważne informacje, które mogą doprowadzić do rozwiązań i do ulgi. Do ulgi u osób cierpiących. Inspiracjami, które nam wszystkim, myślę, większości z nas, na pewno mnie, inspirują mnie do dalszej pracy, to są oczywiście pacjenci. To na pierwszym planie jestem lekarzem psychiatrą, praktykującym intensywnie prawie od 30 lat, więc to na pewno są najważniejsze osoby, które popychają mnie do nauki, a nie odwrotnie.
Na pewno koledzy, koleżanki, którzy są i inspiracją, bo bywają fantastyczni, mądrzejsi ludzie i najlepiej z takimi przebywać, bo wtedy można chłonąć jak gąbka wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia. No i oczywiście autorytety. Tutaj polecam, bo też na YouTubie można znaleźć i oczywiście artykuły poczytać, pani profesor Helen Mayberg, która zajmuje się głęboką stymulacją mózgu. I do tego wszystkiego ma specjalizację z neurologii, z psychiatrii i z radiologii. Także jest niesamowitą postacią, którą warto poznać. Ten uroczy pan to jest kolejna osoba, którą chciałam państwu przedstawić i polecić jako osobę do wysłuchania, bo też jego wykłady są dostępne, ogólnodostępne, ale również do poczytania. Popełnił kilka świetnych książek, a przede wszystkim jest noblistą. Noblistą, który zresztą też pochodzi z Wiednia. Urodził się paręnaście lat później od miejsca, w którym pracował Freud, bardzo blisko kilkanaście przecznic w Wiedniu, ale z oczywistych przyczyn, to był 1929, znalazł się w Stanach. Zaczął studiować, uwaga, historię i literaturę, ale później zaczął flirtować z psychologią, z psychoanalizą, a później zrobił jeszcze studia medyczne, został psychiatrą i to psychiatrą biologicznym. Bardzo ciekawa postać, polecam. No właśnie, wszystkie te specjalizacje ogarnął jakby, a jednocześnie zajął się takim uroczym stworzeniem, który tu macie na zdjęciu i dzięki temu, że pracował z tym stworzeniem, z tym ślimakiem kalifornijskim, zdobył Nagrodę Nobla. Ten ślimak jest dość duży, zaraz wam pokażę, mieści się w dwóch dłoniach, więc kawał zwierzęcia, natomiast jego układ nerwowy jest bardzo prosty. Ma około 10 tysięcy neuronów. To w porównaniu do naszych możliwości, naszego umysłu, czy właściwie mózgu i budowy mózgu, to jest naprawdę bardzo niewiele. Ale dzięki temu można łatwiej było pracować na tym organizmie. Podsumowując, stosował techniki Pawłowa, proste, uczenia się, okazuje się, że ten ślimak, który ma tak mało neuronów, był w stanie zapamiętać i nauczyć się pewnych informacji, które później właśnie Kandel badał, niestety badając anatomię postmortem. Jego manifest to jest pięć bardzo ważnych, dla mnie niezwykle istotnych i odkrywczych, ale tak oczywistych już teraz, a jeszcze jak zaczynałam pracować w psychiatrii, to absolutnie nieoczywistych takich oczywistych stwierdzeń, które możemy już stosować. Czyli po pierwsze, wszystkie procesy psychiczne, nawet te najbardziej złożone, wywodzą się z działania mózgu. Nie tylko proste ruch, mowa, jedzenie, spanie, ale również nasze bardzo skomplikowane przeżycia, emocje, myślenie, pamięć i tak dalej. To jest pierwszy punkt jego manifestu. Drugi punkt to jest, że geny i produkty białkowe są ważnymi wyznacznikami wzoru połączeń między neuronami i szczegółów ich funkcjonowania. Czyli zdecydowanie biologia, tak? Stawiamy na biologię i tutaj geny, które mają kontrolę nad tym, co się z nami dzieje, nad naszym zachowaniem. Kolejna zasada, czyli taki punkt w tym manifestie, to, że zmienione geny nie wyjaśniają same w sobie całej tej wariancji związanej na przykład z poważną chorobą czy zaburzeniem psychicznym i czynniki społeczne i rozwojowe, czyli okres dojrzewania, w którym część z Państwa jeszcze jest, a właściwie to my dojrzewamy do końca, cały czas się zmieniając, również wnoszą bardzo istotny wkład. Czyli jeśli się okaże, że na przykład skupimy się na takim wykładzie jak dzisiaj albo jakimkolwiek innym, czy Państwo w szkole, na zajęciach, na swoich ćwiczeniach, na studiach, czy skupimy się na czymś dłużej, staramy się to zapamiętać, to wpłynie na ekspresję naszych genów. To jest fascynujące i jednocześnie niebezpieczne. Czyli, jak to babcie mawiały, z kim przestajesz, takim się stajesz. Tak? Bardzo jest istotne, co się dzieje wokół nas. Mamy na to wpływ, tak? Jeśli wiemy o tym, że to, co się dzieje wokół nas, ma taki wpływ na naszą ekspresję genów, to możemy decydować, w jakim otoczeniu przebywamy. Zasada czwarta. Zmiany w ekspresji genów wywołane przez uczenie się powodują zmiany we wzorcach połączeń neuronalnych. Czyli
ta konsekwencja właśnie tych zmian wpływa na neurony i na nasze zachowanie. I zasada piąta, i wreszcie o psychoterapii, bo było już o genach, było o tym otoczeniu, o społecznym wpływie, ale również o psychoterapii. O ile psychoterapia, tu ukłony do pani profesor, która jest psychologią, lub udzielanie porad są skuteczne i powodują długotrwałe zmiany w zachowaniu, to przypuszczalnie według Kandela czynią to poprzez uczenie się, poprzez wywoływanie zmian w ekspresji genów, które zmieniają siłę połączeń synaptycznych, ale również zmieniają anatomiczny wzór, czyli mogą wpływać nie tylko na funkcjonowanie, ale i na strukturę. To jest jeden z przykładów wywiadów z panem profesorem, który, no już domyślacie się, ma sporo lat doświadczeń, ale wciąż niesamowicie pięknie mówi. Polecam obejrzeć jego wykłady czy wypowiedzi. Są bardzo swobodne, bardzo przystępne, jednocześnie niezwykle mądre. Teraz to był taki manifest, który jest podstawą do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Kolejne osiągnięcie niezwykłe, dla mnie szczególnie jako psychiatry, zaraz powiem dlaczego, to jest neuroradiologia. Neuroradiologia, która pozwoliła dzięki temu neuroobrazowaniu funkcjonalnemu zobaczyć, jak mózg funkcjonuje, jak reaguje na przykład w sytuacjach zadań, różnych ćwiczeń, gdzie się zaczyna, że tak powiem, świecić pewien obszar, który pojawia się, kiedy pacjentowi bądź badanemu zadajemy jakieś konkretne polecenie. Okazało się, że, i to też było fascynujące, i tym się zajmuje między innymi ten Resting State Functional Neuroimaging, który pokazuje nam połączenia, czyli pokazał nam, że mózg działa niekoniecznie tylko połączony strukturalnie i niekoniecznie tylko w jednym miejscu, które jest pobudzane danym zadaniem, ale nawet w stanie spoczynku są sieci funkcjonalne, które są bardzo daleko od siebie, a działają wspólnie na rzecz różnych funkcji intelektualnych, mózgowych w ogóle. I to jest to zdjęcie słabo widoczne, ale po prawej stronie. Traktografia. To zaraz zobaczycie Państwo zdjęcie, to jest właśnie dlaczego ja tak się cieszę, bo mogę pokazywać jako psychiatra piękne, kolorowe zdjęcia. Traktografia pozwala na ujawnienie tych właśnie dróg, czyli połączeń między neuronami, to jest istota biała, które pokazują to usieciowanie. To nie jest tak, że na przykład za depresję jest odpowiedzialne jedno miejsce i kilka, czy skupisko neuronów, które gdzieś tam nam szwankuje w określonym obszarze mózgu. To jest wielkie zakłócenie sieci neuronalnej, która obejmuje praktycznie cały mózg, w tym całe piękno i cała trudność i nadzieja również. I tak wygląda, są zdjęcia nasze podczas zabiegów wykonywane czy przy planowaniu właśnie głębokiej stymulacji mózgu i te piękne, błękitne wstęgi to są właśnie wstęgi istoty białej. No i neuromonitoring to jest znowu kolejne osiągnięcie, dla mnie też niezwykłe, że można podsłuchiwać neurony, czyli dzięki zmianom elektrofizjologicznym i jakby pobudzaniu tych neuronów w trakcie operacji neurochirurg może sprawdzać, czy jest w odpowiednim miejscu chociażby taką mikroelektrodą. Teraz postaram się włączyć to urządzenie. Mam nadzieję, że zadziała. Usłyszycie przez chwilę śpiew neuronów. Ups, nie udało się, przepraszam. No w istocie białej musimy wyjść. Może trochę za głośno, ale słychać. Regularny, piękny śpiew. Dobrze, tutaj widzimy jeszcze kolejne przepiękne zdjęcia mózgu. To jest po lewej stronie traktografia tensora dyfuzji. Po środku już wykres połączeń, który jest wygenerowany przez matematyków i połączenia funkcjonalne, które widać na czerwono. Fascynujące obrazy. Nie do wszystkich miejsc, nie do wszystkich tych obszarów jesteśmy w stanie przypisać konkretne funkcje i to jest jeszcze bardziej niezwykłe. Dla kogo to w ogóle robimy? Dla kogo zastanawiamy się, co zrobić, żeby udoskonalić naszą wiedzę na temat mózgu. Domyślacie się, że smutek to jest naturalna emocja, którą każdy z nas przeżywa, która jest dobrą emocją, bo jest prawidłową reakcją na coś bardzo przykrego,
bądź po prostu przykrego, na jakieś zmagania życiowe, które prowadzą do naszych rozczarowań. Mamy prawo do smutku. Natomiast czym jest depresja? Depresja to jest emocja, która trwa, która nie opuszcza nas przez cały dzień, która powoduje, że zakłóca funkcjonowanie, że czuje się niechęć do jedzenia, do niemożność spania, niemożność znalezienia wypoczynku i ukojenia, poczucie beznadziejności i bezwartościowości. Przepięknie pisał o depresji William Styron, który popełnił taką książkę, może pamiętacie, Wybór Zofii? Nie wiem, czy to nie jest w lekturach teraz w szkole, ale w każdym razie napisał książkę, którą wydaje mi się, że tytuł anglojęzyczny jest jakiś taki bardziej prawidłowy, Darkness Visible, czyli moim zdaniem widoczna ciemność, ale no, przetłumaczona jako ciemność widoma, jest do przeczytania. I zobaczcie, o czym on pisze. W depresji nie ma tej wiary w wybawienie, w ostateczne przywrócenie, czyli przywrócenie, nie ma wiary w przywrócenie do normy. Pacjent w depresji nie wierzy w to, że cokolwiek może mu pomóc. Odczuwa ból, który jest absolutnie nieubłagany, nieznośny i żadne lekarstwo nie jest mu w stanie pomóc. Przerażające, że można odczuwać takie emocje i mieć takie myśli. Nie będę Państwa epatować statystyką, bo wiem, że to jest nudne i można spotkać na każdym zakręcie w internecie. Natomiast to badanie jest o tyle ciekawe, że przeprowadzono je bardzo rzetelnie w bardzo dużej populacji i na bardzo długim okresie czasu w Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy ponad 53 tysiące respondentów przez wiele, wiele lat, od 2014, tutaj akurat jest do kwietnia 2020. I zobaczcie Państwo, oczywiście to poczucie cierpienia psychicznego różni się u kobiet i mężczyzn i różni się wraz z wiekiem. Co ciekawe, zupełnie inaczej niż można by oczekiwać, mamy na sali pełno młodych ludzi, zobaczcie jacy wy jesteście nieszczęśliwi prawdopodobnie w stosunku do osób i grupy, w którą ja już wchodzę wiekową, czyli osoby w starszym wieku czują się lepiej, rzadziej czują się źle, być może cieszą się bardziej życiem z racji swoich doświadczeń i również tego, w jakim środowisku przebywają. Bardzo ciekawe badanie, wiele ciekawych wniosków można z tego wysnuć. Jak można rozpoznać depresję? O depresji mówi teraz prawie co druga osoba i rzeczywiście ja rozumiem, bo to jest takie słowo, które już jest akceptowane, z którym już nie wstyd być i o nim mówić. Natomiast to jest bardzo heterogenna grupa zaburzeń. I to jest niezwykle trudne, żeby pacjent zrozumiał, że tak naprawdę być może on ma zupełnie inne problemy niż jemu się wydaje, a dodatkowo sama depresja może mieć absolutnie różna etiologię. Niestety klasyfikacje nie nadążają. Ostatnia klasyfikacja, wyobraźcie sobie, chorób w ogóle wszelakich, chorób medycznych, somatycznych i psychicznych, powstała w 1994, pewnie część z Was w ogóle wtedy jeszcze nie istniała na świecie, a dopiero teraz, za rok, dwa, mamy nadzieję, że wejdzie kolejna, która absolutnie nie jest w stanie nadążyć nad osiągnięciami neuronauki. Tutaj mamy takie schematyczne informacje, które mówią o tym, jakie kryteria musi pacjent spełnić, żeby u niego móc rozpoznać depresję. Ale ciekawe jest to i wydaje mi się to wartościowsze, żeby o tym pamiętać i o tym wiedzieć, że jakby depresja może składać się w różnym odsetku nasilenia z takich trzech głównych klastrów. I to nie wyczerpuje oczywiście tematu depresji jako heterogennej grupy zaburzeń. Klaster afektywny, dotyczący nastroju, zainteresowań i myślenia, klaster poznawczo-behawioralny, gdzie mamy i koncentrację, i samoocenę, i takie poczucie rezygnacji, czy beznadziejności, i właśnie myśli takie rezygnacyjne, że nie warto żyć i warto by było odejść z tego świata. I klaster neurowegetatywny. Tutaj mamy oczywiście jedzenie, picie, mamy sen, mamy energię i zachowanie. Ale warto by było też pamiętać o tym, że czasami bardzo proste pytania mogą
pomóc, może nie zdiagnozowaniu, ale w rozpoczęciu rozmowy, bo wśród nas, wśród naszych bliskich, w naszym otoczeniu mogą być osoby, które mają problemy z zaburzeniami nastroju, nieuświadamiane przez nich samych albo o których nie chcą mówić. Są takie bardzo proste kwestionariusze. Ten kwestionariusz zresztą sprytnie został nazwany kwestionariuszem zdrowia pacjenta, tak ogólnie rzecz ujmując, żeby nie stygmatyzować niestety. Natomiast wystarczy zapytać, postawić dwa pytania, które już mogą jakby przesiać te osoby, które wymagałyby wsparcia i odpowiedź na, tak na przynajmniej jedno z tych pytań powinno skłonić do dalszej diagnostyki. Nie pytam, jakie odpowiedzi Państwo udzielacie, bo bywa różnie w różnych środowiskach. To jest tylko przykład, taki wykres bardzo prosty, uproszczony i oczywiście bardzo ogólny, który pokazuje, że zaburzenia nastroju bywają bardzo różne i te, które się bardziej zbliżają do tej normy, to mogą być to odstępstwa, które są już zaburzeniem bądź pewną cechą, predyspozycją osobowościową, więc nie zawsze te wszystkie stany, które pacjent obserwuje, którymi się niepokoi, wynikają już z poważnego zaburzenia nastroju, mogą wynikać z równie poważnego, ale problemu na przykład osobowościowego. Sprawę jeszcze wikłają te stany, przepraszam, te objawy, te symptomy, te skargi, które są autentyczne, bo pacjent ich nie wymyśla, ale odczuwa różne dolegliwości, które w ogóle by nam się nie kojarzyły z stanem depresyjnym, jak na przykład spastyczne dolegliwości bólowe związane z układem pokarmowym. Co więcej, trudno rozpoznać depresję, dlatego że wśród tych objawów, o których dzisiaj mówimy, do tych objawów dokłada się taki duży obszar symptomów lękowych o różnym nasileniu, o różnym obrazie i okazuje się, że prawie 85% zaburzeń nastroju jest powiązanych w jakiś sposób z objawami lękowymi. Różne to nasilenie może być. Czasami musimy rozpoznać i lepiej, żeby rozpoznać u pacjenta nawet dwa zaburzenia, jeśli są równie mocno nasilone. Do tego wszystkiego niestety często nakładają się zaburzenia związane z nadużywaniem, stosowaniem w ogóle środków szkodliwych, toksycznych, psychoaktywnych bądź uzależnienia, które mogą przykryć te najważniejsze objawy i na pewno utrudnić leczenie. Ten lęk to są oczywiście objawy psychiczne, to nam się kojarzy lęk, tak? Myśl, obawy, niepokój, ale również objawy somatyczne i behawioralne. I tych, zobaczcie, tych somatycznych jest najwięcej. Czasami pacjenci, często pacjenci właśnie z takimi objawami trafiają do specjalistów innych branż i tam zaczynają się diagnozować. No i słusznie, bo jeśli mamy wrażenie, że serce nam zamiera albo mamy skoki ciśnienia tętna, musimy chodzić do kardiologa i sprawdzić, co się dzieje. Natomiast to może być też, przyczyną mogą być przeżycia emocjonalne. I teraz chciałam przejść do tej osoby, dla której te rzeczy robimy i dla których prowadzimy tego typu badania. Wyobraźmy sobie panią O. To jest młoda kobieta, bezdzietna, mieszkająca z rodziną. Ma wyższe wykształcenie, magister administracji, pracująca w zawodzie jako księgowa, bez obciążeń somatycznych, żadnych używek istotnego przyjmowania alkoholu czy urazów głowy. W wywiadzie rodzinnym niepokojące, dziadek popełnił samobójstwo, ojciec nadużywał alkoholu. Rodzice rozwiedzeni, ale od 8 lat, ale wcześniej już te relacje były trudne. Teraz nie utrzymuje relacji z matką, z ojcem, ma bardzo rzadkie i powierzchowne, mieszka ze starszą siostrą, z którą dobrze się czuje i ma dobry kontakt. Proszę powiedzieć, jakie najgłówne są objawy, czy przyspieszyć symptomy pani samopoczucia, które najbardziej pani przeszkadzają. Ale już się nie udało, więc... Proszę powiedzieć, jaki najgłośniej.
Państwo nie słyszeli pewnie prawie nic, prawda? Tak wygląda rozmowa z pacjentem w głębokiej depresji i właściwie ta treść oczywiście jest ważna, ale widzicie, jak pacjentka się zachowuje, jak mówi, jaki ma tembr głosu, jaką ma mimikę. Leczenie psychiatryczne od 17 roku życia. Pojawiły się w liceum jakieś samouszkodzenia, ale to minęło. Leczona kilkakrotnie w czasie studiów, parę razy na oddziale dziennym. To jest taka forma, gdzie pacjent przychodzi codziennie na terapię, ale może przebywać popołudniami i w nocy w domu. Trzykrotnie również oddział stacjonarny. Była już rozpoznana wówczas na studiach depresja, osobowość unikająca. Próby samobójcze dwukrotne, które były już w trakcie, kiedy się poznaliśmy i pani O trafiła do nas w listopadzie 2019 roku. A jak pani swoją przyszłość tak oceniała jeszcze parę tygodni temu? Nie było dla mnie wtedy już przyszłości. Przestałam na to potem myśleć, co będzie dalej. Wydaje mi się, że spotkania, to jest bardzo intymna rozmowa. Pani O wyraziła zgodę na rejestrację i na przedstawienie na wykładzie. Natomiast jeśli jesteśmy face to face, bezpośrednio, w cztery oczy z taką osobą, to naprawdę to cierpienie odczuwamy, szczególnie jeśli mamy, a większość z nas ma takie możliwości odczuwania, współbrzmienia jakby z emocjami osoby, z którą rozmawiamy, no to to mobilizuje niewątpliwie do poszukiwań. Tu polecam książkę, która niedługo zostanie wydana, gdzie pojawiają się również informacje na temat trudności i szans w psychiatrii i w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych związanych z osiągnięciami obecnie neuronauki. Wśród redaktorów jest pani profesor Podbielska z Politechniki. I tam przeprowadzamy pewne rozważania i przedstawiamy pewne nadzieje, jednocześnie ograniczenia. Wśród nich oczywiście są poza sferą psychiki i samego pacjenta również wpływy środowiska, otoczenia, ale również przemiany, które zachodzą w samym organizmie na poziomie wręcz bardzo podstawowym. Jaką mamy ofertę dla takich pacjentów jak pani O? Tych form wbrew pozorom jest całkiem dużo. Mamy psychoterapię. Mamy psychoterapię, która ma wiele modeli, można pracować w szeregu modeli. Te podstawowe to jest psychodynamiczna bądź poznawczo-behawioralna, ale jest też szereg innych. Mamy farmakoterapię, portfolio leków przeciwdepresyjnych jest bardzo duże. W ostatnich 30 latach naprawdę tych leków się pojawiło niezwykle dużo i na szczęście o różnym mechanizmie działania. Natomiast ich mechanizm działania polega cały czas na działaniu na objawy, czyli na to, co generuje choroba, a nie na przyczyny. Mamy metody stymulacyjne, które się pojawiły. One pojawiły się w ogóle w latach 90., ale tam wtedy te narzędzia i możliwości były wciąż niedoskonałe. Teraz ta przestrzeszkowa stymulacja magnetyczna, czyli TMS, czy DBS w skrajnie ciężkich przypadkach, głęboka stymulacja mózgu zaczyna wchodzić w psychiatrię, tą interdyscyplinarną. No i jest taka metoda, której Państwo pewnie słyszeli, która ma złą prasę z przeszłości, lot nad kukułczym gniazdem i tak dalej, natomiast elektrowstrząsy, nieszczęśliwa nazwa, chociaż adekwatna, bo pod wpływem działania stymulacji elektrycznej wywołujemy wyładowania uogólnione w mózgu, to ta forma rzeczywiście jest niezwykle skuteczna dla osób, które są oporne na pozostałe formy terapii. Mamy szereg dodatkowych form, które mogą wspomagać, ale nie są głównym leczeniem, jak fototerapia, deprywacja snu, krioterapia ogólnoustrojowa, która też może pomóc w odzyskaniu dobrego samopoczucia i szereg innych. No i to, co jest bardzo ważne, co jest truizmem, wydaje się, ale mamy na to największy wpływ, zarówno na etapie prewencji wtórnej, jeśli cokolwiek się pojawi, i wychodzenia z problemu, czyli nad swój styl życia.
Odżywianie, aktywność fizyczna, odpoczynek, relaks i otoczenie społeczne to jest coś, na co mamy wpływ, możemy modyfikować i możemy zmieniać z czynników ryzyka na czynniki dobrego stanu i dobrego zdrowia psychicznego. No i oczywiście diagnostyka i leczenie chorób somatycznych jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że psychiatra w ogóle to jest trochę taki profiler, tak? Troszkę, bo ja uwielbiałam Agatę Christie, więc a propos literatury, więc może dlatego mi się to kojarzy. Myślę, że z powodu też tego, że w trakcie rozmowy, wywiadu z pacjentem zdobywamy coraz więcej informacji, idziemy za różnymi wątkami, czasami troszkę nieświadomie na podstawie własnych doświadczeń i zaczynamy te puzzle układać w całość. Nie zawsze adekwatnie, nie zawsze od razu trafnie, ale próbujemy i to jest ta umiejętność, którą każdy psychiatra, psycholog powinien, myślę, i posiada. Natomiast niestety nie mamy obiektywnych, znaczy zaczynamy mieć, dzisiaj o tym mówimy, ale nie mieliśmy do tej pory takich obiektywnych wskaźników, tak? Ciśnienie, tętno, poziom białych krwinek we krwi, coś obiektywnego, co by nam pokazało, kawa na ławę, co się dzieje z pacjentem, tak? Jak mamy wysoki, niski poziom TSH, wiemy, że należy badać tarczycę i sprawdzać, ja nie umniejszam, oczywiście to jest wielka sztuka uregulować funkcjonowanie tarczycy. Natomiast tego nam bardzo brakowało i do tej pory brakuje. Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, możemy tylko profilować, że u danej osoby młodej, która przychodzi po raz pierwszy na przykład na konsultację psychiatryczną bądź psychologiczną, możemy podejrzewać, że coś się może rozwinąć na podstawie rozmowy, obserwacji, badania stanu psychicznego, wywiadu rodzinnego i środowiskowego. Nie potrafimy, czyli nie mamy tych biomarkerów wystąpienia, nie potrafimy też, nie mamy takich obiektywnych biomarkerów, na których byśmy bardzo potrzebowali odpowiedzi na leczenie, bo tak naprawdę znowu tutaj profiler jest na podstawie doświadczeń, że tylu osobom o takim obrazie klinicznym, o takiej konstelacji objawów pasował ten lek, pomógł, to być może temu też pacjentowi kolejnemu pomoże, ale nie mamy takich biomarkerów, które można by było zbadać, które by powiedziały tak, ten lek będzie tutaj w tym organizmie najlepiej zadziała. To by było fantastyczne. Ja tutaj mam nadzieję, że zainspiruję osoby, które pracują w takich naukach ścisłych czy naukach podstawowych, że to mogą być dobre pomysły na badania. No i brak takich biomarkerów odpowiedzi na leczenie, czyli jak to później się potoczy, przebiegu schorzenia, tak, żebyśmy mogli przewidzieć, bo tak naprawdę pacjent z zaburzeniem depresyjnym i z każdym innym to jest problem, z którym pacjent będzie się epizodycznie bądź stale borykał przez wiele, wiele lat. No i ta pani profesor Mayberg, o której już wspomniałam, zajmuje się również profilowaniem, ale profilowaniem takim neurobiologicznym i zajęła się poszukiwaniem takich neurofizjologicznych biomarkerów w sporej grupie pacjentów w wieloośrodkowym badaniu, gdzie wykorzystała właśnie te metody neuroobrazowania i powtarzalne TMS. A ja mówiłam, że ona się DBS-em, czyli głęboką stymulacją mózgu zajmowała, ale również flirtuje z prostym narzędziem, prostszym formą terapii, czyli ze stymulacją przezczaszkową. I tutaj oczywiście pacjenci byli z zaburzeniami depresyjnymi, gdzie okazało się, że mają zaburzenia i dysfunkcję, nieprawidłową łączność, tą funkcjonalną, nie tylko strukturalną, czołowo-proszkowiowe i limbicznych sieciach mózgowych. No i okazało się, bo my na przykład stymulujemy obszar, który jest łatwiej dostępny, czyli nie przyśrodkowa kora przedczołowa, a boczna TMS-em. Zaraz Państwu to pokażę. Natomiast tutaj okazało się, że jednak inny obszar może być bardziej adekwatny, ale okazało się również w tej olbrzymiej grupie osób, że jest kilka biotypów depresyjnych, które u tych pacjentów występowały i one się bardzo różnią nie tylko objawowo, jak na przykład u części z nich zwiększony lęk, o czym wspominałam, albo u części zwiększona anhedonia, czyli nieumiejętność przeżywania przyjemności. To też jest straszne, taka obojętność, tak? Nic nas nie cieszy. Nie jesteśmy załamani, nie jesteśmy dramatycznie smutni, ale po prostu nic nas nie cieszy. To też jest bardzo przykry stan, nazywa się anhedonią. Anergia czy zmęczenie, zahamowanie ruchowe. I
okazało się, że pacjenci nie tylko mają objawowo są różni, ale również działaniem tych sieci połączeń, które zostały przez właśnie tych naukowców jakby zdiagnozowane dzięki funkcjonalnemu rezonansowi. I okazało się, tutaj po prawej stronie widzicie Państwo, że każdy biotyp inaczej reaguje na TMS, czyli hipotetycznie moglibyśmy, a może nie hipotetycznie, niedługo naprawdę będziemy mogli wyprofilować w sposób obiektywny, wykorzystując neuroobrazowanie mózgu, który pacjent tak naprawdę skorzysta z przestrzeszkowej stymulacji magnetycznej. Byłoby to idealne, bo teraz robimy te badania u nas w katedrze i naprawdę wyniki są bardzo różnorodne, tak jak różnorodne jest oblicze depresji. Powiedziałam o lekach, muszę powiedzieć też o tym kolejnych ograniczeniach, właściwie dzisiaj trochę mówię dużo o ograniczeniach, ale też o nadziejach. Takie intensywne leczenie depresji to jest kilka tygodni. Później jest kontynuacja, kilka miesięcy i później leczenie podtrzymujące remisję. Na to musi się i pacjent, i oczywiście terapeuta nastawić. Zwróćcie Państwo uwagę na niestety na to, że ta strzałka w dół pokazuje nie tylko informacje i rzeczywiście w badaniach to jest potwierdzone i również w obserwacjach klinicznych, że z każdym epizodem depresji ten epizod jest dłuższy, jest trudniejszy do leczenia i daje po sobie taki wyraźny ślad, między innymi w funkcjach poznawczych, co również nie jest dobre dla pacjentów, którzy chcą wrócić do pełnego, sprawnego funkcjonowania. No i wpada jakby pacjent w taką przewlekłość, chroniczność zaburzenia. Żeby znowu skorzystać z pięknych slajdów, to chciałam porównać możliwości diabetologów teraz. Psychiatria troszkę zawsze zazdrośnie patrzy na inne specjalności. Zobaczcie, ten piękny po lewej stronie, wybór leków cukrzycy typu drugiego. Pierwszy wybór wiadomo, metformina. To wszystko jest ponad 75%. Wiadomo, że od tego się zwykle zaczyna, chyba że przewidujemy, że pacjent nie będzie dobrze tego leku tolerował, ale skąd możemy wiedzieć, więc raczej metformina. A zobaczcie po prawej stronie. Liczba leków, którym dysponujemy przeciwdepresyjnych jest duża, ale żaden nie jest wiodący i żaden nie okazuje się być tym najlepszym, tym pierwszego rzutu. Oczywiście są pewne grupy, które preferujemy, ale tutaj znowu musimy uwzględniać w sposób bardzo intuicyjny, subiektywny, oparty na naszym doświadczeniu efektywność i wybór leku. Po lewej stronie efektywność leków przeciwdepresyjnych, która jest w sumie bardzo podobna do siebie, przynajmniej w tej górnej części, wszystko na błękitno. Po prawej stronie tolerancja i akceptowalność leczenia i objawy uboczne, z którym pacjent może się pogodzić. Tu jest już zdecydowanie gorzej. Niestety lek nie jest celowanym leczeniem do centralnego wpływu na centralny układ nerwowy, ale działa na cały organizm i daje szereg różnych objawów ubocznych. No i wreszcie stymulacja. Stymulacja, która pojawiła się po etapie bardzo ciekawym, bardzo trudnym, kiedy dokonywano, i dokonuje się zresztą dalej, ale bardzo rzadko, ablacji, czyli całkowitego uszkodzenia pewnych połączeń, zwykle strukturalnych, które pozwalały uwolnić się pacjentom na przykład od zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych lub głębokiej depresji lub napadów agresji niekontrolowanych, które no, nie można było opanować żadnymi innymi środkami. Te po lewej stronie wszystkie metody dalej są stosowane, ale one są niezwykle rzadko stosowane. W Polsce no, naprawdę pojedyncze przypadki to wymagają wiele zachodu i są osoby, które rzeczywiście by z tego skorzystały, ale niestety jest to bardzo trudne do przeprowadzenia. Natomiast po prawej stronie są wszystkie metody odwracalne stymulacji mózgu, które w psychiatrii są wykorzystywane, w tym elektrowstrząsy, o których już wspominałam i pozostałe, o których jeszcze za chwilkę powiem. Poza magnetowstrząsami, które niestety nie znalazły na razie zastosowania i wyniki badań są absolutnie rozczarowujące. Pozostałe metody bardziej lub mniej, ale są nawet zatwierdzone przez takie gremia jak FDA, które jest taką najwyższą instancją pod względem akceptacji pewnych metod leczenia.
Na czym polega przestrzeszkowa stymulacja magnetyczna, czyli TMS? Tutaj pierwszych muszę pochwalić pionierów. Uważam, że zawsze warto sięgnąć do tych, którzy pierwsi wpadli na to, że być może to może mieć terapeutyczny, dobry wpływ, że prąd nie jest taki groźny. Tutaj jest francuski lekarz, fizyk i wynalazca, znowu interdyscyplinarność wielka, który właśnie tworzył takie niezwykłe urządzenia, w których sam zresztą sprawdzał ich moc i jednocześnie brak działań ubocznych. I drugi pan, i to jest pierwszy TMS, który podobno powstał, czyli ta maszyna, która teraz obecnie oczywiście zupełnie inaczej wygląda, no, musiał mieć sporo odwagi, żeby włożyć głowę między tak wielkie dwa źródła generowanego prądu, natomiast, czy pola biomagnetycznego, które, no ale podobno przeżył i się udało. No i to są osoby, które miały odwagę, coś wymyśliły i okazało się, że z sukcesem. Tutaj jest zdjęcie, które pokazuje, jak to wygląda pod kątem objawów ubocznych. Każdy z nas, jak ma wziąć jakąś tabletkę, to się zastanawia, czy nie tylko czy pomoże, ale czy nam nie zaszkodzi. Ja oczywiście stosuję leki na okrągło i jest to bardzo powszechne i farmakoterapia jest bardzo dobrą metodą, czasami bardzo skuteczną, ale jednak kusząca TMS również może być stosowanym ambulatoryjnie. Pacjent nie musi być hospitalizowany, przyjeżdża do ośrodka i jest poddany czasami bardzo krótkiemu protokołowi. W zależności od protokołu zaplanowanego, najczęściej musi przyjeżdżać codziennie, ale to jest, bywa tylko dwa tygodnie na przykład, po czym oczywiście powinny być podtrzymujące terapie. Tutaj obiecałam parę slajdów dla fizyków. Może najpierw powiem, że urządzenie generuje napięcie elektryczne, to jest stymulator, później pojawia się pole magnetyczne, mam nadzieję, że nadążacie za moją opowieścią, w tej cewce właśnie i później to powstaje napięcie elektryczne już w neuronie i pojawiają się zmiany, na które, których oczekujemy i cały ten cykl może trwać właśnie do 100 razy na sekundę, co oznacza 100 herców. Nie wiem, czy dobrze mówię, panie rektorze, ale to są slajdy dla fizyków. Kolejne podstawy działania o natężeniu i napięciu. Bez komentarza, wszystko jest oczywiste. Później również, jak to wygląda w zakresie pola magnetycznego. 3 tesle, rezonans magnetyczny dobrej jakości, to jest też 3 teslowy. Zawsze się mówi, o, mamy rezonans 3 teslowy. Oczywiście są też 7 teslowe, więc proszę zobaczyć, że tutaj no, całkiem spore to pole magnetyczne jest generowane w bardzo krótkim czasie. Cewka jest różnego kształtu i dzięki tym różnym kształtom, oczywiście zaczęto od takich okrągłych, później zrobiono takie ładne ósemki, które my zresztą też mamy, zupełnie inne możliwość fokusowania tego pola, które oczywiście jest bardzo ważne, żeby było w miarę precyzyjne, ale ponieważ w depresji, w ogóle w zaburzeniach psychicznych, nic nie jest zlokalizowane w jednym konkretnym miejscu, więc wcale nie trzeba aż takiej precyzyjnej metody, żeby działała dokładnie co do 1 czy 5 mm. Taka cewka ze zgiętym, to się nazywa motylek, który również jeszcze bardziej jest sfokusowany, daje bardziej ograniczone pole. Tu koleżanka Karolina Filata, włoska, stymuluje pacjentkę, która zresztą też, to jest pacjentka z anoreksją, która zresztą, jak widzicie, ma iPada i będzie oglądała zdjęcia terapeutyczne w zakresie zaburzeń odżywiania w trakcie stymulacji właśnie magnetycznej. Głębokość stymulacji niestety jest bardzo płytka. Ta głębokość jest niewielka i w związku z tym ledwo przechodzi przez naszą ochronną barierę, jaką jest czaszka. Natomiast na szczęście blisko jest kora, którą właśnie mamy zamiar stymulować, a dzięki tym sieciom funkcjonalnym mamy szansę poprzez tą stymulację działać na pozostałe obszary. Bardzo ciekawe jest też to, że oczywiście stosuje się przestrzeszkową stymulację magnetyczną w różnych specjalnościach, głównie w neurologii i właśnie też w psychiatrii i stymulujemy depresję, bo depresja to jest ograniczenie pewnych aktywności, aczkolwiek jak jest niepokój i lęk, to jest znowu nadmierna ekscytacja, czy na przykład szumy uszne, które też mogą być leczone właśnie TMS-em i wtedy jest wyhamowywanie pewnych obszarów.
Tutaj chciałam bardzo schematycznie pokazać redukcję objawów u naszych pacjentów. Dopiero praca jest w przygotowaniu. Redukcja, czyli procentowa redukcja objawów, która w trakcie i później w follow-upie była prezentowana, ale zobaczcie Państwo, jak wygląda inaczej wykres, jak podzielimy pacjentów, którzy mają objawy depresyjne, ale z zaburzeniami osobowości. Jeśli mamy istotne zaburzenia osobowości, to jest ten niebieski wykres, zdecydowanie gorsze efekty uzyskujemy. W związku z tym znowu profilowanie na razie bardziej symptomatyczne i intuicyjne oraz kliniczne niż obiektywne, oparte o konkretne wskaźniki i biomarkery. Kolejne badanie, które kolejna doktorantka, która mam nadzieję niedługo się obroni, przeprowadziła u pacjentów z łagodnymi deficytami funkcji poznawczych. Tu mieliśmy bardzo dużą nadzieję, trochę zmian rzeczywiście obserwowaliśmy, ale nie były one aż tak spektakularne, jak tego oczekiwaliśmy. Niemniej tego typu stymulacja, szczególnie z treningiem neuropoznawczym w trakcie, może poprawić w pewien istotny sposób funkcje poznawcze. Oczywiście liczyliśmy na więcej, ale z pewnością będziemy, mam nadzieję, kontynuować te badania, bo grupa nie była wystarczająco liczna, żeby móc powiedzieć, że na pewno to albo działa, albo nie działa. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, zobaczcie Państwo, jest bardzo droga, ale cewka, która sięga bardzo głęboko do struktur, do jąder podkorowych, to jest taka deep TMS, po prostu się nazywa, różne kształty, które pozwalają na znacznie głębszą penetrację. Kolejne ciekawe porównanie, bo nie wiem, czy Państwo słyszeli o takim leku anestezjologicznym. Tu znowu psychiatra zaflirtował z anestezjologią tym razem. Ketamina to jest środek, który służy do sedacji pacjentów, który okazuje się, że w małych dawkach może powodować szybką poprawę stanu psychicznego, błyskawiczną w ciągu kilku minut. Oczywiście w innych dawkach niż sedujące i usypiające. Porównano tutaj, na tym slajdzie są wyniki badań też profesora Saka, tutaj na ostatnim miejscu w publikacji autorytetu, którego byliśmy zresztą w Holandii, w Amsterdamie na szkoleniach, który porównał działanie ketaminy z TMS-em. I jak Państwo widzicie, no, są te wyniki dość porównywalne. Tutaj są skala zarówno depresji, jak i lęku i skala samooceny u pacjentów. Ketamina, co ciekawe, podawana domięśniowo. Ciekawe rozwiązanie, anestezjolodzy dożylnie podają oczywiście. My esketaminę mamy obecnie jako jeden z pierwszych produktów, który się pojawił już na rynku w Polsce donosowo, a badaliśmy wziewnie inhalacyjnie. Tutaj domięśniowo podawano, no, ale oczywiście dawki porównywalne do tych, które są podawane wziewnie bądź donosowo. Jest świetne wtedy wchłanianie, bardzo szybko substancja trafia do centralnego układu nerwowego. Kolejne porównanie, bo tak mówimy o tych o stymulacji, czyli na przykład przestrzeszkowej TMS, a leki, a psychoterapia. Tu znowu te porównania, wydaje mi się, one oczywiście powinny mieć miejsce, natomiast trzeba by było sięgnąć głębiej, jacy pacjenci są kwalifikowani, bo wydaje się po naszych bardziej doświadczeniach klinicznych, że właśnie z powodu tej heterogenności depresji pacjenci mogą z różnych form, w różnym stopniu korzystać, form leczenia. I tu mamy porównanie psychoterapii w monoterapii, czyli sama psychoterapia po lewej stronie, mamy psychoterapię połączoną z lekami przeciwdepresyjnymi, leczenie przeciwdepresyjne, czyste, duża bardzo grupa pacjentów, duże badanie, bardzo rzetelnie przeprowadzone, łącznie te niższe słupki to są pacjenci, którzy mieli kolejne epizody niezakończone sukcesem terapeutycznym i mamy porównanie RTMS po prawej stronie jako monoterapię, czyli tylko stosowanie przestrzeszkowej stymulacji i z psychoterapią. Wygląda na to, że psychoterapia połączona z TMS-em jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie ma tu ketaminy. Ketamina też jest już wspomniana bardzo ciekawym związkiem, który otwiera pacjenta w momencie praktycznie podania. Otwiera w sensie takim emocjonalnym i w sensie kontaktu
i rzeczywiście łączy się ketaminę, stosowanie ketaminy z psychoterapią. Dlaczego? No to jest w ogóle lek, który może, mówi się, że to jest lek z grupy psychodelicznych, czyli w nieodpowiedniej dawce może doprowadzać do objawów psychotycznych u pacjenta. Krótko o elektrowstrząsach. Elektrowstrząsy, o których już wspominałam, do niedawna właściwie nie wiedzieliśmy, jak one działają, ale to niesamowite wyładowanie, które towarzyszy zastosowaniu takiej stymulacji, powoduje nie tylko aktywację tych układu, który jest stymulujący do neuroprzekaźnictwa, ale również hamowanie hamulcowych, tak? Czyli jedno i drugie razem wzięte. Ciekawe jest też, że zmienia się objętość hipokampa. To jest taka mała struktura, bardzo taka drobniutka, ale bardzo ważna, bo tam się mieści i pamięć, i emocje. Zmienia się, niestety, ta objętość się zmienia tylko przejściowo. Natomiast jest jeszcze ciekawe, że w tych badaniach, szeregu badań, które prowadzono, zmieniają się te połączenia, czyli to, co nas najbardziej interesuje, to działanie tych sieci funkcjonalnych, które, no oczywiście musimy u pacjentów czasami powtarzać tę stymulację elektryczną, ale wydaje się być bardzo ciekawym rozwiązaniem. Pacjentka, którą już poznaliśmy, była poddana elektrowstrząsom i bardzo dobrze się poczuła. Wyśmienicie, naprawdę wyszła po 12 zabiegach, tam do 15 się robi, po 12 zabiegach była naprawdę jak nie ta dziewczyna, zaczęła rozmawiać, być aktywna na oddziale, wróciła do pracy na pełen etat, naprawdę wszystko wyglądało dobrze, trwało to 3 miesiące. I znowu zaczęło się wszystko od nowa. Domyślacie się, że po takim wydarzeniu terapeutycznym, byciu na oddziale kilka miesięcy, po takiej terapii, która no jednak jest terapią dość taką intensywną i dużym przeżyciem, to no, okazało się, że niestety znowu się pojawiły myśli samobójcze i dramatyczne zachowania, które niepokoiły najbliższe otoczenie i nas również. Na czym polega DBS? Tutaj pokazuję przepiękne, znowu się powołuję na profesor Mayberg, która stworzyła z matematykami, wcale nie z artystami, z ASP, z matematykami taką przepiękną mapę połączeń sieci depresji w ludzkim mózgu. Nie uważacie, że to jest dzieło sztuki? Coś pięknego, strasznie mi się podoba. Jak wygląda głęboka stymulacja mózgu? Tak jak trochę jak w kardiologii. Mamy stymulator, który jest szczepiony na klatce piersiowej, który u osób bardzo szczupłych może być widoczny, ale generalnie pacjenci, których mamy, a już mamy ich 7, już nikt nie zwraca na to uwagi, nie narzeka, nigdy nie podjął tematu, że coś mu przeszkadza, nawet na pytania, już nie mówiąc o spontanicznym. Przechodzi kabelek, pewnie się bardziej profesjonalnie by nazywał, ale kabelek przechodzi, rozdziela się, wykonuje się dwa otwory trepanacyjne i wprowadza się cieniutkie elektrody bardzo precyzyjnie, na ile pozwala oczywiście ta traktografia i planowanie przedoperacyjne do określonych struktur mózgu. W DBS-ie, znaczy w ogóle ta stymulacja, ta metoda jest uznaną metodą i na przykład, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w chorobie Parkinsona stosuje się to powszechnie i jest w ogóle w zaburzeniach ruchowych. Znowu tu psychiatrzy zazdroszczą neurologom, tak? Są spektakularne, nawet w trakcie zabiegu widać, jak zostanie włączona stymulacja, nagle pacjent przestaje drżeć, a pacjenci nie są usypiani w trakcie zabiegu, więc można z pacjentem rozmawiać. Miałam przyjemność być na takim zabiegu i to jest naprawdę niezwykłe. Nagle się okazuje, że prosimy pacjenta, żeby wyciągnął rękę, która drży bardzo i później się okazuje, po włączeniu stymulacji nagle przestaje drżeć. To jest niewiarygodne. W związku z tym, ale się dzieje i jest refundowana, metoda uznana. Natomiast w psychiatrii została uznana w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, które też właśnie mamy pacjentów z takimi zaburzeniami leczonymi głęboką stymulacją mózgu, która okazuje się być nieco bardziej, możemy znaleźć miejsca, które są bardziej precyzyjnie odpowiedzialne za te zaburzenia, czyli natrętne myśli i natrętne czynności, które bywają absolutnie destrukcyjne dla pacjentów. Natomiast depresja jest wciąż eksperymentem na całym świecie.
I jest, zobaczcie, ile miejsc, które mogą odpowiadać, ale wcale nie muszą, za skuteczność głębokiej stymulacji mózgu u pacjentów z depresją. Tych miejsc jest sporo, różne są dowody na ich efektywność, co z jednej strony budzi nadzieję, a z drugiej strony jest trudne do podjęcia decyzji i zaoferowania pacjentowi, już nie mówiąc o tym, że nie mamy tych obiektywnych biomarkerów, które by powiedziały właśnie to miejsce u tego pacjenta jest idealne. Co ciekawe, wydaje nam się, że to jest operacja bardzo ciężka, zawsze mi się wydawało, taka neurochirurgiczna i oczywiście niesie za sobą jakiś mały promil ryzyka, jak każdy zabieg na mózgu, ale tak naprawdę nie pojawiają się żadne istotne zakłócenia bądź objawy uboczne, jest dobrze tolerowana, pacjenci szybko dochodzą do formy, na przykład teraz mieliśmy w piątek zabieg pacjentki, którą ja kwalifikowałam z OCD, czyli zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Jeszcze się z nią widziałam w środę, miałam bardzo nasilone objawy, już nie mówiąc o lęku, który miała przed tym zabiegiem. W piątek już w trakcie zabiegu była bardzo spokojna, rozmawiała ze mną cały czas, dopiero przy zakładaniu stymulatora była zsedowana i jak przyszłam następnego dnia do niej, ona już sobie siedziała z przyjacielem przy stoliczku i jadła jakieś smakołyki i rozmawiałyśmy swobodnie. Czyli naprawdę nie jest to jakiś poważny, ciężki zabieg, chociaż wydaje się być takim znaczącym. Neuroradiologia w trakcie zabiegu też pozwala nam, i tutaj chciałam tylko pokazać Państwu, jak pięknie widać. Się obraca wokół tej jak sprawdzamy, czy włożone elektrody są włożone we właściwym miejscu zaplanowanym wcześniej. Czyli te wszystkie kolorowe elementy to jest planowanie, a zdjęcie tomograf wykonany w trakcie zabiegu, bo już wtedy rezonans nie może być wykonywany z uwagi na elektrody. Natomiast możemy sprawdzić, czy rzeczywiście zostały wprowadzone elektrody tam, gdzie powinny być wprowadzone. Tutaj właśnie chirurg, który prowadzi zabieg, a ja sobie tutaj z panią cały czas rozmawiam i zastanawiamy się, co się może wydarzyć i co dobrego za chwilę się spotka, jak ona już z tej sali wyjedzie. Popełniliśmy pracę na temat pani O, o której możecie Państwo przeczytać, już jest opublikowana. To jest osoba z depresją, czyli zastosowaliśmy eksperyment medyczny niewątpliwie. Tak wygląda programowanie po. Stymulację włącza się po mniej więcej 2-3 tygodniach, żeby nie było, no bo jest efekt lezji po uszkodzeniu, po wprowadzeniu elektrod i czekamy chwilę, te parę tygodni, później zaczynamy programować. Co ciekawe, to programowanie jest już w rękach psychiatrów, więc dla nas to też niezwykłe, że psychiatria już ma takie narzędzia, nie tylko ten TMS, tą słuchawkę z takim motylkiem, ale również możemy komputerowo programować stymulację w mózgu pacjenta. To, co powiedział pacjent, 37 pacjent, pani profesor Mayberg, o DBS-ie, powiedział, że DBS nie załatwia wszystkiego, tak? Teraz po tym całej zamontowaniu głębokiej stymulacji mózgu wiele leży w moich rękach i rzeczywiście tak jest. To nie jest panaceum na wszystko, pacjent musi przyjmować leki i musi przede wszystkim mieć psychoterapię bardzo, bardzo systematyczną. Tu już mamy panią Olgę, która pokazuje wyniki badań u niej nasilenia objawów. Były to bardzo miłe sytuacje. Po lewej stronie psychoterapeuta, która prowadziła cały czas panią do dzisiaj, zresztą po tych latach i już się spotykamy właśnie w zupełnie innej atmosferze, prowadząc dalej naszą stymulację. I tutaj bardzo... Zobaczmy, czy się nagrywa. Tak, się nagrywa na pewno. Przepraszam. Żadne inne leczenie nie skutkowało, tak? I leki nie pomagały, elektrowstrząsy pomogły na chwilę.
I mój dzień wyglądał tak, że spędzałam go w sumie w łóżku i ciężko było nawet wstać do łazienki i przez cały dzień nie potrafiłam nic zjeść ani nic zrobić. Było lato, za oknem słońce, a ja nawet nie miałam ochoty wyjść ani na spacer, ani na rower, nic zrobić ani sama, ani z rodziną. A teraz, no i też nie byłam w stanie sama mieszkać, a teraz mieszkam sama i sobie z tym radzę. No nie całkiem sama. Z królikiem. Tak. Króliczką, jeśli dobrze pamiętam. Tak, z króliczką. Zobaczcie Państwo, tutaj mamy pacjentów, którzy reagują na głęboką stymulację, którzy nie reagują, reagują słabo. Non-respondents i respondents. Znowu brakuje nam biomarkerów do sprawdzenia, którym możemy zaoferować już tego typu terapię. Przestrzeszkowa stymulacja magnetyczna ambulatoryjnie, doraźna forma. Natomiast ze stymulatorem, a właściwie z dwoma elektrodami, pacjent może zostać do końca życia. Także mamy bardzo wiele przed sobą i więcej poszukiwań przed nami niż tego, co za nami. Co dalej? No może osiągnięcia Australijczyków, bardzo ciekawe, wprowadzenie dożylnie chipa, czy można powiedzieć takiej neuroprotezy, jak ładnie mówią, endowaskularnej, która dociera do obszaru i w mózgu, który może stymulować neurony ruchowe. Bardzo ciekawe rozwiązanie, czekamy na dalsze sukcesy. Czy chip w mózgu, przywrócenie wzroku żołnierza ukraińskiego, który ma się odbyć zabieg w Hiszpanii. Też jestem bardzo ciekawa. I na koniec chciałam przedstawić Państwu cały zespół ludzi. Mam przyjemność o tym Wam opowiadać, ale tak naprawdę zawdzięczam to tym wszystkim osobom i jeszcze paru innym, których nie ma na zdjęciu. Po lewej stronie na górze pan profesor Tabakow, który przyszedł do mnie, jak byłam dziekanem, i zaczął mi opowiadać, jakie można połączyć neurochirurgię z psychiatrią. Nie chciało mi się wierzyć, tak patrzyłam z przymrużeniem oka, ale to dzięki niemu mogę o tym wszystkim opowiadać i odczuwać czasami satysfakcję, a czasami mieć uczucie porażki, jeśli się nie uda pomóc pacjentowi. Wszyscy inni, którzy tutaj są na zdjęciu, którzy byli zaangażowani i są w głęboką stymulację mózgu i przestrzeszkową. Ale na pociechę, na sam koniec powiem Państwu, że wszystko jest stymulacją, już to uzgodniliśmy, tak, że to otoczenie, czekolada jest stymulacją, zapach świeżego pieczywa jest stymulacją. Macie takie wspomnienia, flashbacki, przecież jak nagle poczujemy jakiś zapach i przychodzi wspomnienie, gdzie odczuwaliśmy przyjemność, oby było jak najwięcej takich wspomnień związanych z dobrymi zapachami. Popełniliśmy też takie ciekawe badanie u osób z łagodną formą Alzheimera, którzy wąchali różne zapachy. To były zapachy jak cynamon, cytryna i goździk. Goździk też się dobrze kojarzy i pacjenci całkiem nieźle poprawiali sobie funkcje poznawcze, wykonując różne testy w trakcie, mając możliwość wąchania bardzo przyjemnych zapachów. To mobilizuje również, także może do kuchni, drodzy panowie i drodzy panie. W naszych rękach na sam koniec to, co my możemy dla siebie zrobić tu i teraz i od dzisiaj i od jutra, to jest traktowanie pewnych czynników stresowych, które nas dotykają, jako pewnego wyzwania, oczywiście niekoniecznie do walki zaraz, ale jakiego wyzwania, które możemy pokonać, tak? Każdy na swój sposób, ale możemy pokonać. Dobrze jest mieć pewne poczucie kontroli nad sytuacją. W różnych sytuacjach życiowych jesteśmy, staramy się stać na dwóch nogach, czuć się bezpiecznie, a przynajmniej pewnie. Spostrzeganie, co jest trudne w naszych czasach, od paru lat, a być może zawsze tak było, bo nasze babcie pewnie i dziadkowie mieli to samo, żeby odczuwać świat jako coś sensownego, zrozumiałego i przewidywalnego. To jest trudne wyzwanie, ale przynajmniej ten nasz świat, najbliższy. Przekonanie o posiadaniu własnych zasobów. Nie, że będziemy narcyzami, będziemy pewni siebie, tylko że mamy poczucie, że mamy pewne zasoby, do których możemy sięgnąć, jeśli poczujemy jakieś zagrożenie bądź poczujemy źle.
No i wysoki stopień zaangażowania. Nie jakieś szaleństwo, nie przekładanie pracy nad życie osobiste. Na pewno trzeba złapać tutaj równowagę, co jest bardzo trudne, ale próbować być zaangażowanym w to, co lubimy. Zresztą najprzyjemniejsze jest to robić to, co lubimy, prawda? I nie tylko w domu, ale też i w pracy zawodowej, jeśli uważamy, że coś jest ciekawe. Na koniec chciałam zaprosić Państwa, tych, którzy się interesują taką znowu interdyscyplinarnym obszarem medycyny psychosomatycznej. We Wrocławiu mamy szansę poznać autorytety z całej Europy i również ze świata już w czerwcu, a co roku odbywają się, i też zachęcam, tak zwane dialogi interdyscyplinarne, i w tym roku ten szalony pan przyjedzie z Florydy, pan profesor Richard Schusterman, który będzie mówił o somatoestetyce i estetyce ciała, a zaburzeniach psychicznych, oraz będziemy mówić o psychodelikach. To jest książka, której autor będzie u nas we Wrocławiu w październiku, więc jest o czym mówić. I na sam koniec, ostatni slajd, polecam książki od neurologii przez neuronaukę po psychiatrię. Czarna owca medycyny, nomen omen, to właśnie psychiatria, i to napisał psychiatra. I jeśli chcecie poznać neurochirurgów, psychiatrów, to są też rozmowy z nimi na poziomie naszego kraju. Bardzo dziękuję za uwagę. Przeciągnęłam haniebnie, przepraszam. Chciałbym bardzo podziękować za wykład. Był dla nas wszystkich bardzo stymulujący, z całą pewnością. I sądzę, że zgodzi się Pani na odpowiedzenie na kilka pytań z sali? Jasne, że się zgodzę. Zawsze są ciekawe pytania, czasami nie ma dobrej odpowiedzi. Spróbuję. Proszę bardzo. Dzień dobry. Chciałam podpytać może o trochę więcej szczegółów, w jaki sposób jest głęboka stymulacja programowana. Jak to wygląda, jak już jest wszczep i już zaczyna działać terapia, prawda? Jak często pojawia się ta stymulacja, kiedy, od czego zależy, jak to można zaprogramować? Tak, bardzo dobre pytanie i bardzo trudne, z tych najtrudniejszych. Stymulacja, tak jak wspomniałam, jest włączana po paru tygodniach, jak już się wszystko podgoi. Natomiast to jest stała stymulacja bardzo niskonapięciowym prądem, która nie jest modyfikowana. I tutaj dlaczego to jest dobre pytanie? Dlatego, że stymulatory w neurologii, w schorzeniach neurologicznych wydaje się, że są łatwiejsze do zaprogramowania. Wiemy, czy chcemy kierunkowo, czy w każdym kierunku cały obszar obejmować stymulacją, i jesteśmy w stanie dzięki właśnie też obserwowaniu objawów nastawić poziom tej stymulacji. Natomiast w psychiatrii, szczególnie w depresji, ale też w OCD, mamy tutaj cały czas te programy są otwarte, czyli mamy stymulatory, które tak naprawdę nie są przygotowane i nie są zaprojektowane dla zaburzeń psychicznych, tylko korzystamy ze stymulatorów dla pacjentów neurologicznych, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że w każdym artykule, który zaleca, który proponuje jakieś protokoły stymulacji, w każdym jest nieco inna propozycja i nie ma wystandaryzowanych absolutnie tych programów. Więc staramy się opierać na autorytetach, które najwięcej tego typu zabiegów wykonywały, natomiast nie ma wystandaryzowana, szczególnie w depresji to jest niewystandaryzowane absolutnie, jest to na poziomie eksperymentu medycznego. Stymulacja jest stała, pacjent codziennie ładuje, tak jak telefon swój, smartfon, też ten stymulator, który musi mieć tą baterię cały czas podtrzymywaną na odpowiednim poziomie, ale to nie jest żaden kłopot. Nigdy pacjent żaden nie zgłaszał. Mamy jednego pacjenta, który, ale on w ogóle eksperymentuje z różnymi środkami, który próbował, sprawdzić, czy stymulacja działa, i przestał ładować baterię.
Ale żaden, no to jest eksperymentator. Natomiast żaden pacjent nigdy nie powiedział nam, zresztą myśmy później pytali, czy by jeszcze w ogóle podjął jeszcze raz taką decyzję, czy mu przeszkadza ta stymulacja, czy to ładowanie mu przeszkadza, nawet w najgorszej, a pacjenci mają niestety w przebiegu stymulacji, mimo tej stymulacji cały czas stałej, mają różne stany psychiczne i w różnej formie są. Już to za dużo, by o tym mówić, ale w każdym razie nigdy nie powiedzieli, że proszę wyłączcie mi to albo wyjmijcie mi to z głowy. Nie chcę już tego. Żaden pacjent tego nie powiedział i to znaczy, a nawet wręcz przeciwnie, ale proszę tylko nie wyłączajcie nam tego. Nie czuję, chociaż, no właśnie, ten eksperymentator, ten jeden, mówi, o, czuję kopnięcie, włączyliście mi, więc no nie powiem jednoznacznie, że nie, ale nikt poza tym jednym pacjentem nie powiedział, że odczuwa fizycznie. Natomiast objawy uboczne pojawiają się, jeśli to rzeczywiście wśród operacyjnie było tak i raz było przy przeprogramowaniu pacjentki, że pojawiły się objawy wegetatywne, kołatanie serca, drżenia rąk, może się pojawić oczopląs, jeśli zbyt blisko innych obszarów, innych ośrodków się pojawi ta stymulacja, bo ta stymulacja oczywiście nie działa tylko tam, gdzie jest elektroda, ale ma pewien obszar oddziaływania, zresztą sieci funkcjonalne, prawda, i tak dalej. Natomiast coś mi umknęło, jeszcze chciałam opowiedzieć, ale zapomniałam, zaraz sobie przypomnę. Nie, to jest cały czas stałe. Stała. Ona się nie wyłącza. Nie ma. No właśnie nie ma. Nie ma takiej możliwości. Tego oczekujemy od Państwa, od świetnej uczelni Politechniki, żeby nam pokazała, jak możemy monitorować etapy leczenia. Dlaczego u tej pacjentki na przykład pojawił się? Czy dlatego, że się, nie wiem, pokłóciła z partnerem, czy dlatego, że coś się wydarzyło jakby funkcjonalnego w organizmie, co spowodowało pogorszenie stanu psychicznego. Może coś inaczej, w jakiś inny sposób działa stymulator. Może, no tutaj jest też fascynujące, jak oddziałuje, jak zmienia środowisko ta stymulacja, a na przykład stosowanie leków. To, co pani mówi, zresztą hormony, same naturalne nawet hormony też mogą zmieniać to środowisko, w którym działa stymulacja. Same pytania. Może kolejne pytanie. Strony. Ja mam pytanie, czy widzi Pani jakiś tutaj potencjał w stymulacji mózgu, jeśli chodzi o poprawę funkcji poznawczych, ale nie tylko tak w celach terapeutycznych, ale na przykład powiedzmy dla studentów, dla naukowców, czy to jest zbyt futurystyczna wizja? Już się szereg zgłosiło, nie tylko z obszaru nauk takich ścisłych, ale również humaniści. Tak, przyznam, że mnie też to kusi. Mnie też to kusi, nawet myślałam, czy się nie przystymulować przed wykładem, ale stwierdziłam, że poziom mobilizacji organizmu, tak eufemistycznie to powiem, był na tyle wysoki, że już żadnej stymulacji nie potrzebowałam. Myślę, że mamy to przed sobą i świetnie, gdyby okazało się, bo na pewno to będzie bezpieczniejsze niż różne środki, po które sięgacie. Dobrze, tu jest kolejne pytanie. Bardzo dziękuję za świetny wykład. Ja właśnie a propos tych różnych środków. Może pytanie rozbawi publiczność, bo jest tu dużo młodych ludzi, ale ostatnio zostałem zaczepiony w pasażu grunwaldzkim, dostałem ulotkę przychodni leczenia marihuaną. Mhm. I w pierwszym miejscu na tej ulotce jest napisane depresja i stany lękowe. I chciałem się dowiedzieć, co nauka na ten temat mówi, a nie pseudonauka. Czy to rzeczywiście działa, czy Państwo to stosują? Sama marihuana? No, marihuana medyczna, czy jak ktoś tam nazywa, tak? Mhm. Rzeczywiście te środki, tak zwana marihuana medyczna, to jest pozbawiona tego, przynajmniej teoretycznie, czyli ta kupowana w bezpiecznym miejscu u sprawdzonego producenta, to jest pozbawiona tego działania psychoaktywnego. U niektórych pacjentów, ale niestety nie u wszystkich, ale tak jak inne środki i leki, działa przeciwlękowo, przeciwbólowo, bardzo skutecznie przeciwbólowo i również nasennie, więc czasami można to wypróbować, oczywiście w stosownych dawkach i najlepiej w porozumieniu z lekarzem, żeby to było bezpieczne.
Natomiast no, nie ma żadnych danych, które by potwierdzały, że marihuana jest, może być formą terapii. Niestety bywa tym etapem, bo jest to środek rekreacyjny, nazwijmy to tak. Moje poglądy są dość luźne na ten temat, natomiast dla osób, które są zdrowe i które tak jak na przykład spożywają alkohol, tak, na Wyspie Słodowej w sposób umiarkowany i nie szukając później w panice toalety, której tam może nie być, ale w celach rekreacyjnych. Natomiast wiadomo, że alkohol nawet w małej dawce może być bardzo szkodliwy u osoby, u której się skrycie może rozwijać jakiś problem, już nie mówiąc o problemie z morskością wątroby, który wcale nie musi być skryty. Także marihuana nie ma żadnych dowodów na razie i myślę, że jest na tyle już przebadana, że nie jest to środek terapeutyczny, szczególnie w zaburzeniach depresyjnych. Może jeszcze jedno pytanie z tamtej strony. Drugie moje pytanie to, jak wspominała Pani o leczeniu ketaminą, czy taka terapia jest dostępna w Polsce i czy były przypadki, że na przykład pacjent wyrażał zainteresowanie taką formą leczenia, na przykład musiał być odrzucony ze względu na jakieś istniejące schorzenia nerek czy układu moczowego? Mhm. Tak, jest dostępna, jest to bardzo droga kuracja niestety, ale jest zatwierdzona i można się temu poddać pod ściśle ograniczonymi kryteriami. Nie jest to lek, który można kupić w aptece, tylko lekarz musi zamawiać w hurtowni i lek musi być podawany w warunkach gabinetu, gdzie mamy też możliwość ewentualnie interwencji, gdyby nastąpił nagły skok ciśnienia lub bezdech lub inne powikłania, więc ja tu ostrzegam przed ketaminą, która może się pojawić, zresztą wszystko można teraz kupić w internecie i można sobie podać. Absolutnie nie zachęcam, bo dawka może być naprawdę albo bardzo szkodliwa, albo letalna. Więc jeśli takie są obostrzenia dla środka leku po prostu zatwierdzonego, no to znaczy, że jest naprawdę niebezpieczna i rzeczywiście zdarzyło mi się wielokrotnie nie zgodzić się na podawanie, właściwie znacznie więcej niż zgodzić, z uwagi nie na problemy somatyczne, tylko na problem albo osobowościowy, albo brak wskazań, bo wskazaniem jest tylko depresja lekooporna. Że tam z tyłu jest. Dzień dobry Pani Profesor, bardzo dziękuję za ten wykład. Ja mam takie pytanie odnoszące się do świata zapachów, bo wspomniała Pani o zapachach spożywczych, a czy zapachy innego typu są rozważane, jeżeli chodzi o zastosowanie w terapii, albo tu jak Państwo wspominali na przykład jako sprzyjające do stymulowania pracy, nauki w tym zakresie? Jasne, oczywiście, że tak. No, chyba łakomczył ze mnie wyszedł, dlatego mówiłam o tych zapachach z kuchni. Natomiast każdy ma inny zapach. Ja się przyznam do zapachu, który uwielbiam, który w ogóle nie jest kuchenny, a mianowicie kiszonki na wsi. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, co to jest kiszonka na wsi. Uwielbiam ten zapach, ponieważ kojarzy mi się z moim dzieciństwem u dziadka na wsi, jak sąsiad miał kiszonkę. Gdzie tam po prostu tak dawało. No więc to jest stymulacja pozytywna dla mnie. Bardzo proszę. Głośno. Ja mam takie pytanie a propos niefarmakologicznej jakiejś metody uspokojania własnego umysłu. Na zasadzie takiej, że na przykład, nie wiem, jest naukowiec, który dozna jakiegoś odkrycia, albo ja na przykład jako kompozytor miałem także wymyśliłem formę muzyczną, która mnie strasznie podekscytowała i 5 dni nie mogłem zasnąć. I potem poszedłem do lekarza, on przepisał mi takie silne leki nasenne i wprawdzie zasnąłem, ale strasznie miałem, taki byłem rozstrojony na następny dzień. Także czy są jakieś metody do pracy z samym sobą, żeby temu... Oczywiście jest wiele metod, tylko bardzo ciężko je wdrożyć. To mówię z własnej praktyki. Tak naprawdę każdy musi znaleźć dla siebie odpowiednią formę, ale im szybciej to zrobi, tym lepiej.
dlatego że my się cały czas stymulujemy, jesteśmy przystymulowani wszystkim dookoła i naprawdę ciężko jest się wyciszyć. Wyobrażam sobie, że ta eksplozja tworzenia dzieła musi być niezwykle mocna. Brzmiało to co najmniej jak kryteria hipomanii, ale mam nadzieję, że w epizodach hipomanii piękne rzeczy powstawały, więc zapraszam, możemy też porozmawiać o środkach, które działają na senie, ale łagodnie i architektura snu nie jest zaburzona. Natomiast relaks, medytacja, przebywanie, nie wiem, z własnym psem ulubionym, w ulubionym miejscu, najlepiej bez bodźców, bez telefonu i laptopa. I jak myślę, że czasami musimy też pozbawić się środowiska ludzkiego, żeby odpocząć. Nauczyć się być samemu w ciszy i spokoju. I może czasami nawet bez muzyki, jak w pana przypadku. Dobrze, może już ostatnie pytanie. Zważywszy, że padały już pytania odnośnie innych terapii, chciałam zapytać o terapię tlenem hiperbarycznym oraz hipertermię, w zasadzie połączoną z światłoterapią, bo napotkałam takie publikacje. Jak to wygląda z dostępnością takich terapii w Polsce? I też w sumie chciałam spytać o działanie w procencie populacji. To była hiperterapia, znaczy hipertermia. Hipertermia. Co do hipertermii, nie znam wyników badań. Przyznam, że ja się zajmowałam krioterapią, czyli absolutnie czymś przeciwnym, która jest dostępna w Polsce głównie w zakresie rehabilitacji ruchowej, ale nie tylko. Pobudza układ, ale hipotermia, czyli minus 150, minus 160, tak? Tylko nie róbcie tego na własną rękę, trzeba wejść do takiej komory, kryokomory, gdzie jest tak niska temperatura, prawie na golasa, czyli w stroju kąpielowym plus zabezpieczenie tych najbardziej wrażliwych miejsc, jak końcówki uszu i stopy, ręce i 3 minuty max. W minus 160 bardzo przyjemnie działa, codziennie przez paręnaście dni, najlepiej 10-15 takich sesji. Są pacjenci, którzy mają zaburzenia między innymi nastroju, które bardzo ładnie krioterapia pomaga w wyjściu. Dlaczego? Między innymi dlatego, że pobudza cały organizm, również układ odpornościowy, a depresja ma również mechanizm zapalny, więc myślę, że tu wiele ciekawych wniosków można by wyciągnąć, a co do hipertermii nie wiem i tlenem, leczenie tlenem. Pan profesor Jakubaszko, który kiedyś się tym zajmował, zresztą jest ta komora przy Borowskiej, namawiał mnie na badania, ale już się zajęłam tą krioterapią, już niestety na te badania nie miałam czasu. Podobno również może przynosić pewne efekty, natomiast z tych artykułów, które czytałam na ten temat w kontekście oczywiście zdrowia psychicznego, to nie było to na tyle obiecujące, żebym jakoś teraz mogła się wypowiadać jednoznacznie na ten temat. Dziękuję. Dobrze, była prośba o jeszcze jedno, już zupełnie ostatnie pytanie. Tam. A tam mam jakieś. Kolega? Tam? Tutaj. A, przepraszam. Dzień dobry. Ja tak bardziej komentarz niż pytanie. Krzysztof Golianek, ja jestem psychologiem klinicznym z Uniwersytetu SWPS tutaj we Wrocławiu, także trochę po fachu, ale jednak nie do końca, no bo właśnie czym się różni ta psychiatria od psychologii, tutaj nawiązując do komentarza właśnie wcześniejszego, chciałem taki powiedzieć, my tu bardzo właśnie pani wskazywała na organiczne zaburzenia, tak, na przykład lekooporna depresja, gdzie już na przykład leki typu SSRI, czyli selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoninu już nie działają, tak? Stosujemy elektrowstrząs, ale to są już bardzo jakby organiczne i naprawdę wyjątkowe przypadki, a jednak cierpienia psychicznego, czy też po prostu obniżonego samonastroju, każdy z nas doświadczał, doświadcza i doświadczy. Także chciałem tu właśnie też dodać komentarz, że no jest psychiatria. Mamy tutaj ogromne jakby pole do tego, żeby eksplorować przede wszystkim poprzez samoświadomość, pracę z naszymi myślami, emocjami i tym, jak interpretujemy tą rzeczywistość, bo jeżeli nie jest to wynika z organicznego podłoża, no to cierpienie psychiczne wynika z tego, jak interpretujemy tą rzeczywistość. I jakby mamy ku temu mnóstwo narzędzi i droga jest otwarta, o tak. Bardzo dziękuję za komentarz, chociaż słowo organiczne jest archaiczne, a tu musimy dyskutować i o strukturze, ale również o funkcji i funkcjonalnych zmianach. Natomiast odpowiadając jeszcze na pani pytanie, jeśli placebo działa nawet do 40%, to każda komora może zadziałać.
Pozytywnie oczywiście, bez złych skojarzeń. To ostatnie pytanie od pana. Ja mam takie pytanie, może nie stricte związane z psychologią, ale odnośnie tych elektrowstrząsów. Czy jesteśmy w jakiś sposób w stanie pobudzić pewne obszary mózgu do regeneracji, na przykład mieliny, mówię tu w kontekście na przykład twardnienia rozsianego, czy właśnie jesteśmy w stanie pobudzić mózg do regeneracji tych? Czyli mówimy o takiej neuroplastyczności i odtwarzaniu się. Tak, jak ja zaczęłam się uczyć, to była mowa, że jedyna właściwie tkanka, która się nie odtwarza, to tkanka mózgowa i neurony się nie są w stanie wytworzyć już w wieku dorosłym i to jest nieprawda na szczęście. Więc jest wiele różnych metod, które mogą poprawić i zmobilizować do neuroplastyczności. Natomiast co do mieliny, no to jest trudny temat. Są prowadzone oczywiście bardzo intensywne badania, to jest obszar neurologii, o czym pan mówi, bo neurony pozbawione mieliny nie dość, że nie przekazują, to jeszcze giną. Więc no, są prowadzone badania, natomiast na razie takich osiągnięć, które by dały dużą nadzieję pacjentom na regenerację i cofnięcie zmian, tak jak zresztą w chorobach neurodegeneracyjnych, jak choroba Alzheimera i inne typy otępień, na razie jeszcze nie mamy. Mamy to przed sobą, jeszcze wciąż. Okej, teraz już naprawdę musimy zamknąć dyskusję, która bardzo się szybko zaczęła rozwijać. I chciałbym jeszcze raz podziękować pani profesor za naprawdę stymulujący. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.